Halo, halo, cześć, witam wszystkich nowych widzów i nowych widzów i starych widzów, co oglądałem serię. Witam serdecznie w nowym odcinku z gry, oczywiście Gothic 2 Kroniki Myrtany. Co na samym starcie powiem? Wiem, że odcinki pojawiają się nieregularnie, powiem to jeszcze raz. Skończyłem Rewind, możesz wejść. Już napisałem, nie, będzie na dniach normalnie, kiedy to widzicie, to może już wyszedł. Napisałem do adminów grupy, gdzie chcę tu wrzucić. No i tyle, i co? Witam was, bardzo się cieszę, że się dzisiaj widzimy, bo prawie wczoraj umarłem, tak że mogliśmy się dzisiaj nie widzieć na odcinku. A jeżeli jesteś ciekaw, dlaczego co się wczoraj stało, no to musisz obejrzeć troszeczkę dalej, ponieważ na samym starcie już jesteśmy tam, gdzie mamy się udać, czyli oczywiście do Kurta. Tam całą drogę oczywiście przeszedłem. Więc opowiem, kiedy będzie oczywiście moment na to i kiedy będzie chwila, a tak jak zawsze. Tak, i teraz staram się zacząć dzisiejszy odcinek dialogiem, a ty możesz zostawić lajka. Tak, zacząć odcinek możesz? Proste, że możesz. Jakoś powiem wam, dzisiaj to przywitanie i gadanie do siebie, do kamery i do widzów jakoś tak smakuje lepiej. Jeszcze miałem sen, że w ogóle prawie umarłem, to już w ogóle takie gadanie to już jakoś tak kurwa lepiej smakuje Hej życie ty, zaraz po tym. mam twoje złoto. W końcu nie będę musiał już żyć na kredyt. Powiedz mi, czemu Holdwig zwlekał z zapłatą? O, a propos Wygląda na to, że śmierci. struł się winem, a nikt inny nie miał dostępu do skarbca. Od razu widać, że brakuje tam pewnej ręki Valerio. Jeśli tak dalej pójdzie, to za kilka lat wszyscy będą popijać wino od Rity. Dobrze się spisałeś z tym złotem. Mam tu coś, co może ci się przydać. Kiedyś dostałem to jeszcze od twojego ojca, gdy próbował nauczyć mnie kowalstwa. Nigdy nie lubiłem przebywać w tej gorącej kuźni. Ale kto wie, może ty będziesz miał z tego jakiś pożytek. Poka. Odwiedź mnie za jakiś czas. Może uda mi się dowiedzieć czegoś więcej o twoim bracie. Gorączka złota, miecz pojedynkowy otrzymaj. A, schemat. Jakbym się. O, dobra. No raczej w wykuwanie mieczy nie idziemy, więc raczej ten schematik sobie pasuje. Obrażenie od pocisków ile? To? I czemu wymagana zręczność? A, wymagana zręczność 90. Myślałem, że wymagana zręczność 4. Nie, no to pewnie, że się nauczę tego schematu. Nie rozumiem. Ale nie przepadł przynajmniej. Ja nie wiedziałem, że istnieje taka szansa, że on nagle powie. Nie rozumiem. No co, nakradliśmy dużo rzeczy, więc jesteśmy w miarę bogaci. W ogóle to mam kurwa tyle tych żądeł, tego wszystkiego. Myślę, że pieniężnie stoimy na co najmniej solidnym poziomie. Wypadałoby coś zrobić jeszcze w tym odcinku. A mogę cię Hej o coś ty. jeszcze zapytać? No chyba nie. Zobaczmy, co przyszło. Myślałem, że trochę kurwa dłużej porozmawiamy na samym starcie, się tak nie przygotowałem. A, to się zakończyła misja, tak? Zakończone misje, gorączka złota, tak. No dobra, ja myślałem, że tutaj coś będzie dłużej. Powiew północy, wyrwać chwasta, obecne zioła sposobem zrobiłem do mnie to. A, teraz do Ernesto i poinformować Ernesto o naszym sukcesie, żeby nas polecił do gildii kupieckiej. No i tym akcentem fajnym, czyli z planem. Bo zazwyczaj kurwa tak klikam te odcinki, mam plan. No i tak dupa z tego planu. A dzisiaj jest plan. W ogóle teraz ostatnio są bardzo tak zaczynam te odcinki i faktycznie te plany są posiadane, więc spoko. Porozmawiajmy sobie z Helgą. Co słychać? Może ma Co coś słychać? ciekawego. Co słychać? Powiem ci zaraz, co To już słychać. chyba Ta dzika słyszeliśmy. horda rujnuje mój lokal. No i gdzie jest straż, kiedy jest potrzebna? Jaka dzika horda? No tamta, przy stoliku w kącie. Te obdartusy siedzą tu już od paru ładnych godzin i najwyraźniej nie straszą moich gości, wszczynają burdy i zachowują się, jakby byli na polu, a to porządny No lokal. racja. Dlaczego straż się ich nie pozbędzie? Mają pewnie inne, ważniejsze rzeczy do zrobienia. Też mi coś. No to ja bym może Może chyba pomógł. mógłbym ci pomóc? Nie wyglądasz mi na kogoś, kto dałby radę trzem portowym oprychom, ale jeśli masz jakiś pomysł, to proszę bardzo. Próbuj. Zobaczę, co da się zrobić. Ja mam golda tyle, co oni przez całe życie nie zarobią. W sensie zbroję z takiego golda. Bóg, jaki ten przeskok, nie patrzę. 22 i ten sam zapis 10 rano. Bo mówię, że była sytuacja kryzysowa. Ale to zaraz wam wszystko opowiem, co się zadziało.
Czyli rozumiem, że tym gościom mam napierdolić, nakopać do dupy, ta? Cześć, co tu robisz? Piję pieszczyn, tylko co cię to... Może postawię ci coś lepszego. Cóż, chętnie sobie jeszcze golny. Przynieś mi tylko coś na tyle mocnego, żeby wróci mi gębę na drugą stronę. Dobra, postaram taktycznie, znaleźć, bo on ma tą samą zbroję. Co słychać? Aha. Zamiast ględzić mi nad uchem, przydaj, byle szybko. No, ale to co ty chcesz? Gorzałkę? Co tam było napisane? Zamiast ględzić mi nad uchem, przydaj się na coś i przynieś mi gorzałkę, byle szybko. Gorzałę. No dorzałkę. Dobra, to ja po gorzałę idę. Żeś tylko wypierdalał z tego lokalu, bo ja pewnie dostanę więcej niż wydam. Który z twoich trunków jest najmocniejszy? Mam tu ostatnią butelkę czarnego trolla. To słodowy trunek z północnego Nordmaru. Leżakował w naszym magazynie od przeszło 15 lat. Ale ostrzegam, jest... W jakiej cenie? Kurwa mać. Ile? Drogo. Nie myśl, że się będę o niego z tobą targowała, chłopcze. To ostatni egzemplarz. Bierzesz czy nie? Może jednak Może innym razem. Innym razem. Jasne. Radzę zebrać kolegów i na spółkę go obalić, bo samemu nie dasz rady. A przecież to nie do mnie jest, tylko do tego ćwoka. Dobra, spróbujemy kurwa standardowymi metodami, ale coś mi się wydaje, że może być ciężko. Fajnie jest to, że zapis działa. A przestań. Jak przestępstwo zostało zgłoszone? I czemu im nie zadaje w ogóle życia? Dziwne to jest w tej grze. No wczytujemy, no bo... Jakbym im jeszcze zadawał życie, no to bym pomyślał, no dobra, byli za silni albo coś. Ale... Czyli nie możemy robić tutaj bujek. Rozumiem. Tak, czy trzeba to załatwić taktycznie, czy jednak butelka czarnego trolla zostanie tutaj zafundowana za 50 golda. Pomożemy Helze, bo ona nam pomogła. Helga to jednak poczciwa kobita. No i nie wiem, jak to jest możliwe, że już 7 minut odcinka minęła. Masz jeszcze tego minęło. Czarnego trolla? Nie wiem, jak to się zawsze dzieje. Na kogoś dostatek 50 sztuk. No dobra. Biorę. Proszę bardzo. Na zdrowie. A poka w ogóle co to jest? Ten czarny troll. Jedna butelka powinna być. Czy ja jestem w stanie ją znaleźć gdzieś tutaj? Eliksir wzmocnienia siły. Czarny troll. Szkoda, że nie ma wino z północnych tych. Szkoda, że nie ma tutaj wyszukiwarki. To nie jest to. Bo jak ja mam tak przyglądać to i szukać tego czarnego trolla, to się pewnie zesram. A nie go znajdę. A w ogóle mamy tą zbroję, czy też musimy ją sprzedać. Jakieś pasy mamy. Słuchaj, Prawus. Ej, ty. Twoje zdrowie. To mi wygląda na jeszcze większe szczyny niż ta gorzałka, którą przed chwilą obaliłem. Nie robisz sobie ze mnie przypadkiem jaj? To najmocniejszy trunek, jaki znalazłem. Gwarantuję. Nazywa się Czarny Troll. Zobaczmy. O cholera, wykręca buźkę pierwszorzędnie. Mam nadzieję, że on nie dawał na przykład plus 200. Ja teraz zjeżdżaj, bo mam co robić. Mogłem się przesłyszeć, ale jeden z tych gości coś o tobie mówił. Co? Tamten typ w rogu powiedział, że twoja twarz wygląda jakbyś był synem kretoszczurzycy i ścierwojada. Może być taktycznie. Powiedział coś o tym, że chętnie przetrącił ci ją kilofem. Żaden kmiot nie będzie obrażał mojej matuli i papy. Już ja przenicuję go na drugą stronę swoim prawym sierpowym. Tylko wpierw sobie porządnie golne. Skasuję gnojka. No dobra. Cholera, wynoszę się stąd. No i po Arnoldzie tutaj pożyczę sobie golda. Pałkę. Chwila. Nie ma to jak mała bitka po kilku głębszych. Należało mu się. Nie masz może jeszcze trochę tego całego trolla? O, moja głowa. Niestety, to była ostatnia butelka. Cholera, czyli muszę wrócić do żłopania tego paskudnego piwska. Trudno mi w to uwierzyć. Ktoś musi pracować. Dobra, pogadajmy z tym Arnoldem. Ej, może on ma coś do powiedzenia. Został wpierdol. Wyniesiecie się stąd? Dobrze. Tylko weź od nas tego... to coś. I żebym was tu więcej nie widział. Co to kurwa?
Oj, sorry, coś. Dobra, zaraz założę. Nie wiem, co to nawet jest. Helga, słuchaj. Niezła robota, chłopcze. Myślałam, że te łajzy będą siedzieć tu całe życie. To drobnostka. Nieczęsto spotyka się dzisiaj pomocnych ludzi. A jeszcze rzadziej kogoś, kto potrafi odpowiednio pokierować innymi, by pomogli mu z jego problemami. Nie wiem, jak przekonałeś do tego Dobra. Prawusa. Kiedy indziej, widzowie. Ale już po świętach jest. Chuj mi czapka na święta, jak jest po świętach. I czemu ona ma kurwa 6 metrów? Lorenzo. Staram się dostać do gildii. Do gildii, powiadasz. Szanuję tego starego drania, choć nie do końca mi po drodze z polityką jego organizacji. W każdym razie, pomogłeś mi, więc i ja pomogę tobie. Wstawię się za tobą u Lorenzo. Fajno. Pytaj... Perły, o. Gdzie mogę znaleźć perły? Szukaj muszli na piaszczystych plażach dookoła wyspy. Jeśli będziesz miał szczęście, to znajdziesz w nich zarówno zwykłe, jak i czarne tak? perły. No co ty kurwa nie powiesz. Różności oraz rybacy też będą mieli kilka pereł na sprzedaż, ale miej na uwadze, że to dość drogie rzeczy. Ale żeś informacje kurwa sprzedała. No to wtedy tego już nie pytam, no. Kastropate dziewki portowe i darmowe obicie mordy od tutejszego... Dobra, pokaż mi co masz, a nie sobie tu żartujesz. Smażone skrzypce kraba? Jo, cię kręca. Masz jakieś przepisy, których nie poznałem? Nie, nie masz. Wszystkie wykupiłem od ciebie. Torebka pieprzu? W sumie to bym kupił, bo to się przydaje do gotowania różnych rzeczy. A kupię to. Dawaj, skakuj. Uuu, 24 golda? Jak to się zwróciła inwestycja? Jeszcze mam nowy poziom. Pewnie mamy gigantycznie dużo punktów nauki. 37. Trzeba zainwestować w nowy łuk, albo coś takiego. Idziemy do... pijany bezdomny. A no tak, zapomniałem. Wczoraj, kurwa, jak tu szedłem zrobić tą misję, to mnie ten chłop napadł i powiedział, że mu coś ukradłem, czy coś. Trzeba było tutaj poradzić sobie z delikwentem. I przypomnieć mu dlaczego mu nic nie ukradłem. Chyba mocno mu przypomniałem, no bo umarł. No ale nic, trudno się mówi. Nie zabiłem go, tylko normalnie tak powaliłem, a to, że umarł, to już nie moja wina. Czy my się chcemy nauczyć kurwa okradania tych? Hej, ty! Co takiego? Zaraz poczujesz kon... Ciekawe. A może poczuję faktycznie? A nie, nie, jednak nie poczuję. Ja bym się nauczył tego okradania tych... O kurwa, ty, ale było close. Kurczę, bloczko. No prawie się wyjebałem. Ale combo, double belta. Dobra, kimnijmy się do poranka. Idziemy najpierw nauczyć się okradania innych ludzi. A, to od ciebie się uczę, chodź tu. A Michael, a ty to kto? Nie znam. Bor, słuchaj. A, 1200 złota, tak? Kosztuje to. Dużo. Ale wydaje mi się, że nawet jak na trudnym już ściągamy po 25, no to 1200 to jest kurwa uczciwa cena. Ale to może nie teraz. Chodźmy do Lorenzo. On nam może jeszcze zapłaci, więc nie będziemy musieli aż tak dużo rzeczy sprzedawać. Plus może oddam jakieś skóry, bo wydaje mi się, że mogę gdzieś tam, kurczę, na moich plecach, w niewidocznym plecaku znajdować się owe. A ja sprzedam oczywiście jako że jesteśmy czeladnikiem. No to będą sprzedawane skóry. Co miałem powiedzieć jeszcze ciekawego? A, że widzowie, że dzień... A, miałem w ogóle opowiedzieć tą historię, jak to prawie umarłem, bo sobie wczoraj leżałem i tak mnie serce zaczęło tak napierdalać, jak pojebane w różne strony, raz przestawało mi bić. No, czułem się jak kloc. Myślałem, że się nie czuję jak kloc, pomyślałem sobie, nie, no dobrze się czuję. Dopiero dzisiaj sobie uświadomiłem, jak chujowo się czułem. Wtedy nie miałem perspektywy, czy się dobrze, czy się źle czułem. Myślałem, że się nieźle czuję. Ale była poproszona asekuracja o to, że jakbym w razie bym zemdlał, albo coś takiego, to żeby chociaż ktoś zadzwonił na karetkę. Poprosiłem o asekurację, no i nie umarłem, co ciekawe. Więc jest to konkretnie fajna informacja. I no. Ale się fatalnie było. A wszystko zaczęło się od grania w Ligi Jebaną Legend. Nie grajcie w Ligę Legend. Tak się wkurwiłem na Ligę Legend, że kurwa prawie umarłem, ty. Mam to właśnie. Nie grajcie w tą gówno grę.
Słuchaj, ile za to? Chyba niedużo w sumie. A za to jak dużo? Gady chyba fest opłacalne. Pohandlujmy, może tak kliknijmy. Może zwykły handel na razie. Ja potrzebuję 1200 dług złota. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. Gituwa. To się sprzedaje u magów, więc na razie nie możemy tego sprzedać. Jakieś pierdoły typu te złote, kurwa, posążki, srebrne talerze, srebrne pierścienie, to wszystko mogę wypierdolić z tego eku. Przynajmniej tak do 1200 golda. Dalej nie ma co. Jest 1200 golda, więc idziemy. Mogę najpierw iść do tego... Co jest, kurwa? Co to jest za atak na mnie? Odłóż broń. Jak mam odłożyć? Jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Co tu się, kurwa, dzieje? Pojebany ten włóczęga, halo. Jak mi, kurwa, zaskoczenie chciał wykurwić. Lutę taką. Kurwa, z tego. No i już słyszę, że mnie goni, skurwesyn jebany. A przestań, zostaw. Nie no, sprzedaję ci, kurwo, kopa. Rozpierdalam cię, chodź tu. Dobra, możesz być tutaj, tutaj cię rozpierdolę. Chodź tu, kurwa. Pyk. Już, figary. Spokojnie. I nic nie denerwuj, musiałem załatwić oponenta. No kurwa, jaki parszywy złodzieju. Figario, tobie też muszę napierdolić? Nie no. Myślałem, że no woda, no do woda, ale to tak chyba nie działa jak na Twitchu. Na Twitchu też nie działa, że jak nie ma woda, to nie ma do woda. Ale tak się przyjęło, że lepiej wypierdolić w razie coś by się stało. Że jej nie wypierdolić. Jak widzowie nie są konfiturami, to psy zjemy. Zresztą na tym Twitchu to i tak. Jak jesteś jakimś no-name'em i masz trzech widzów, to ja tamto co ja za kanały widziałem, kurwa, tam, nikt nie wie o co chodzi. Po trzech widzów nikt tam, kurwa, nie ogarnia. Nie no, czyli mogę mu pierdolnąć, ale nie mogę mu ukraść pałki. No przecież to jest, kurwa, bez sensu. Ale dobra. Właśnie pałkę mu powinienem zabrać, żeby już nie mógł bić ludzi, porządnych obywateli tego miasta. Przeladników. A wkrótce jednego z członków gildii kupieckiej. O, przy okazji obok koszar to na haramy, elegancko, idziemy. No i dzięki za 13 subów, tak mi przynajmniej pisze, że tyle tego. O, podróżnik. Może ty masz coś ciekawego? Nie masz nic ciekawego do powiedzenia. Tobie mam coś nową, jakąś tego? Porady? Nie, chyba nie mam. Dawaj, Mieszko. Chleb na piwie. Co, że z 13 subów tak przynajmniej piszę na tym, na moim kanale. Może teraz trochę więcej. Dzięki, widzowie, za nowe suby. Może i 13 to niedużo, ale się przynajmniej ruszyło coś. Według danych Social Blade. Za 6 lat będę miał tyś. Giga pochcą. Rozumiem, że to wtępie wrzucanie 2 odcinków dziennie. Super. Elegancko mi idzie. Kariera stoi murem otwarta. Naucz mnie mistrzostwa. O, nawet przypadkiem to klikłem, ale no. Na tym poziomie musisz już sam obserwować swoje błędy i doskonalić technikę. Analizuj w głowie sytuację, kiedy zostałeś nakryty. Albo kiedy miałeś jakiś problem. Spróbuj opracować lepszy schemat postępowania w teorii, a potem wypróbuj go w praktyce. Tylko poprzez doświadczenie oraz umiejętne połączenie dyskrecji i pewnych ruchów możesz zostać mistrzem. Jak leci? Mam nadzieję, że nie wykorzystasz tego, czego cię nauczyłem przeciwko mnie. Proste. Dobra, musiałem sobie piczko wziąć. Kurwa, po ćwiczeniach mi wszystko boli. Dobra, idziemy dalej. Idziemy, wracamy do tego Lorenzo. Wiem, że mogłem po drodze iść, ale koniecznie chciałem najpierw opierdolić
Lorenzo z tego. Z Mieszka. Mieszek pierwszy ma być mój. Teraz będę do wszystkich postaciach chodził i spróbował okraść. Słuchaj, Veigar. Na razie, trzymaj się. Dzięki za skórę dzika. Teraz każda postać, kurwa, zostanie opierdolona. Ktokolwiek ma imię w tej grze... Ktokolwiek ma imię w tej grze, to już nie ma, kurwa, Mieszka przy sobie. Gornem... No nie, to jest Gorn? Gard. Gard. No tak, Gorn to był ten chłop z kopalni, więc raczej... A tu byliśmy? A byliśmy, tak. Do paladynów! Na pewno tam mogę ukraść mieczki. Dopiero 20 minut odcinka, to tak mało mieczków opierdolonych? Niszczone z zła, skórzany mieczek. Archolos wymaga jeszcze sporo... Dobra. Runar, Runar! Dzięki, dzięki, trzymaj się. To jest giga opłacalne, bo to po 30 golda sobie zyskuję. Czy z czasem to mi tyle płacą za misję? Czy to aż wstydnie skorzystać? Ale masz giga koks wąsa. Mag ognia? A gdzie jest szef magów ognia? O, tu jest pewnie, tak? Tu jesteś szefie. Słuchaj. Nic, nic. Trzymaj się, trzymaj. Dobra, to będzie szybkie zwroconko chyba. Inwestycji w kradzieże. Złodziejstwo opłaca się fest w tej gierce. Otwieranie zamków i wszystko. Ty, a w ogóle my się musieliśmy... A nie, no musieliśmy się nauczyć otwierania skrzyń. A było to wyjątkowo tanie. Nie ma jakby dużej ilości rodzajów skrzyń. Nawet nie napotkałem teraz na taką, której nie mogę otworzyć. A powinny być chyba jakieś takie kurwa jakieś takie kufry. To są w skarbcu. Na przykład tej gildii kupieckiej. A może są, tylko jakby z czasem dopiero się tego nauczę. Dobra, idziemy tam. No i co, wypełniamy sobie dalej misję. Jak nie będę miał pomysłu na misję, co robić dalej, to w sumie można się udać do kanałów. Tylko nie wiem, czy w tym odcinku, czy nie na następnym. Zobaczę, dzisiaj nagram dwa odcinki, będę je wrzucał. Mam nadzieję, że nadrabiacie. Tempo jest trzymane. Mam nadzieję, że tak. Idziemy, słuchaj. Aderlard. Dzięki, trzymaj się. Bryłka złota, dzięki. Najemnik, bo tych zwykłych bobów nie mogę chyba opierdalać, prawda? Nie mogę. Witam, słuchaj, Ernesto. Hej, ty. Słuchaj. Widzę, że wróciłeś. Jak idą postępy? Fantastycznie. No daj, oddaj. Nie będzie już sprawiał. Ile? 3000? Dobra robota, chłopcze. Szczerze mówiąc, miałem wątpliwości, czy sobie poradzisz z tym zadaniem. To dziw, że ten gbur w ogóle chciał z tobą rozmawiać. Swoją drogą, dowiedziałeś się czegoś o tym smarkaczu? Tak. Znalazłem twojego zbieracza, a dokładniej trzech z nich. Trzech? O czym ty mówisz? Wygląda na to, że twój chłopiec na posyłki miał braci bliźniaków. To stąd u każdego, kogo pytałem, było tak dużo rozbieżności na temat jego wyglądu i imienia. Nie byli też przypadkowymi partaczami. Ktoś, kto ich wynajął, chciał wyraźnie podkopać twoją reputację. Cóż, to nie jest pierwszy raz, gdy ktoś chce wygryźć z rynku samego Ernesto, ale nikt wcześniej nie uciekał się do tak parszywego podstępu. Zrobiłeś dużo więcej, niż od siebie oczekiwałem. Zaskoczyłeś mnie, chłopcze. Dzięki, dzięki. Przy najbliższej okazji wspomnę o tobie, Lorenzo. Im więcej takich ludzi w gildii, tym lepiej. No i wszystko. Przyjmę drobną nagrodę w ramach mojej wdzięczności. Jeśli będziesz na Starym Mieście, koniecznie wstąp do Austerii na jedną z moich nalewek. No pewnie. Kurwa, się poplułem. Posmarkałem. Twoje wina? Wielu znajomych kupców wiąże koniec z końcem, próbując przedzieliłbym ich los, gdybym zawczasu nie zainwestował w Austerię. Ten biznes okazał się strzałem w dziesiątkę. Mało interesuje mnie to, tak szczerze. Mam nadzieję, że ona znowu nie zgłosi przestępstwa i nie będę musiał płacić. Już zapłaciłem 50 golda za kradzież. A nic kurwa nie ukradłem. Chyba. A propos kradniecia. Rozmawiałem z Sanderem. I czego się dowiedziałeś? Nie mam dobrych wieści. Rzemieślnik, z którym miał się spotkać Sander, nie żyje. Nie żyje to w tym wypadku nawet lekkie niedopowiedzenie. Jego ciało było w bardzo złym stanie.
całe poszarpane i zakrwawione. To raczej nie była śmierć ze starości. Niedobrze. Udało ci się dowiedzieć może, co mogło mu się przydarzyć? Niestety nie. Okolica wydawała się bardzo niebezpieczna. Nie chciałem dodatkowo ryzykować. No starałem się. Rozumiem. Sprawa jest bardziej niepokojąca niż myślałem. Musisz mi dać referencję. Komu trzeba. Może oni będą w stanie dowiedzieć się. Daj referencję. A co z samym Sanderem? Wie, że zawiódł i nie zamierza ruszać się z gospody. Pewnie wkrótce urżnie się w trupa. Tchórz jeden i pijak. Boi się wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Pewnie leżał w rowie, pijany jak Bela, podczas gdy dzikie bestie lub bandyci mordowali tego biednego człowieka. Co tak do było. Ciebie zaś, to bardzo dobrze się spisałeś. Oto twoje złoto. Dawaj golda. Co więcej, jeśli zdecydujesz się do nas kurwa, tu płacą, chłopie. Dziękuję. O! Trzymaj się. Ojebałem mi mieszka, rozjebałem stoisko i mam głos. Dzięki. I co teraz zrobisz? Wszędzie tylko nieroby, które nie szanują ważniejszych od siebie, bezużyteczni najemnicy, jakieś paskudne stworzenia w lasach, typowe zadupie, pozwolę sobie powiedzieć. Cześć, jak leci? Mam ręce pełne roboty, więc Chciałbym dołączyć do gildii kupieckiej. Co muszę zrobić, by zostać jednym z was? No, misję muszę wykonać. Lorenzo. Tak, to już było gadane, misje muszą zostać wykonane. Dałem się poznać członkowi Araxu z dobrej strony. Mogę albo dalej zdobywać ich sympatię, albo od razu zapytać Lorenzo. No, to zapytajmy Lorenzo, a czemu nie? Dokan. Gadajmy z wszystkimi i zobaczmy jeszcze, komu tutaj mieszka, możemy opierdolić. Karamon. A, przestań. Biedakami nie gadam. Chyba może jakiś mieszek? No i wszystko. A co to za nagrody za co? Upolowaną bestię? Nie ma nic. Otmar, słuchaj. A to by już zabrałem mieszka. Pytam, co, coś do ciebie miałem zrobić, czy nie? Chyba nie. Ty, opłaca się fest. Zainwestować, to się fest dopłacało. Wydaje mi się, że to półtora... Jak już ma 500 golda, miałem zero. Ale nie, dobra. Zostaliśmy też z misji. No tak. O tym, to też racja. Słuchaj, Lorenzo. Jest tu sprawa. Ja bym chciał dołączyć. Petra z gildii kupię. Może nie. Sądzę, że udało mi się przekonać do siebie kilku członków gildii. Tak, wiem. Był już u mnie posłaniec z wieściami. I jak się spisałem? Ernesto wyraźnie jest z ciebie zadowolony. It. Twierdzi, że dzięki tobie Bodowin oddał mu należytą kwotę co do monety. Powiedział też, że szepnie o tobie dobre słówko swoim kolegom po fachu. Ponoć obiłeś mordy tym oszustom pierwszorzędnie. Żałuję tylko, że mnie tam nie było. Chciałbym zobaczyć to przedstawienie. Co więcej, alchemik potwierdził, że przyniosłeś mu zioła, na których mu zależało. Reasumując, nie tylko uratowałeś dobre imię gildii, ale podniosłeś naszą reputację wśród obywateli. Dobra robota, chłopcze. Jeszcze będą z ciebie ludzie. Helga twierdzi, że pomogłeś się pozbyć jakichś obwiesi z karczmy. Nie chciałeś ubrudzić sobie rąk jakimiś obdartymi. Aha, jeszcze Helga, no właśnie. Do tego innych, co? Podoba mi się, jak do tego podszedłeś. Ale w tym zawodzie nie możesz unikać walki za każdym razem, chłopcze. Ponoć poradziłeś sobie z zadaniem, które zleciła ci Dima. Niestety rzemieślnik, z którym miał się spotkać Sander, nie żyje. Gdyby Sander pamiętał o swoich obowiązkach, być może by do tego nie doszło. Osobiście dopilnuję, żeby odpowiedział za zbagatelizowanie sprawy. U nas nie ma miejsca dla obiboków. Ważne, że Dima jest z ciebie zadowolona. Dobra robota. Słyszałem, że nie załatwiłeś tej sprawy z Armarem. To bardzo niedobrze. Miałeś okazję pozyskać nowego współpracownika. Nie. A tego nie zrobiłeś. Nie potrzebujemy ludzi, którzy nie potrafią wykorzystać tak dobrych szans. Zasłonię nieporozumienie. Zrobiłeś dużo więcej niż od ciebie oczekiwałem. Musi ci bardzo zależeć na dołączeniu. No to. Czy to znaczy, że zostałem przyjęty? Myślę, że znajdzie się. Mamy to. Miejsce. Członek gildii kupieckiej. Przyjdź do mnie, gdy zdecydujesz się podpisać kontrakt. No. No dobra. To ja bym w sumie do tego Armara to tą kurwa misję jeszcze zrobił, ty. Armar, czy jak on tam miał? Armar, dołączenia rekrutu, wyraziłem chęć dołączenia do gildii.
Nawet zatrzymuje wyłącznie ludzi, jak my się dołączają do Araxos, może zdobyć odpowiednią reputację. Mnie porozmawiać z kupcem Ernesto, handlarzem Armarem. Handlarz Armar. Jak sama nazwa Armar, znaczy kurwa, jak sama nazwa handlarz wskazuje. Zapewne handluje. Więc zapewne możemy go spotkać na handlowym miejscu. Handlowym miejscu, czyli na targu, tak zwanym handlowisku. Dobra, jakie kurwa ze trzy słowa w tym samym zdaniu jednym wymyśliłem, kurwa. Takie słowa nie istnieją. Pewnie handlowisko. Co to kurwa jest handlowisko? Dobra, idziemy to zobaczyć, pogadamy sobie, przedyskutujemy sprawę, może wykonamy misję. Zawsze to jakiś goldzik na plus, pewnie, że zawsze to jakiś goldzik na plus. To nie jak tak. To może mi z mieszka wyskoczyć, bo tobie nie okradałem, dokładnie tak. Klucz do magazynu, o kurwa, klucz do magazynu otrzymałem. O kurwa, klucz do magazynu otrzymałem. Teraz sobie uświadomiłem, do czego to jest klucz. Przecież to jest klucz do tego magazynu, o tutaj. Wiecie, że jak my kurwa jesteśmy teraz bogaci chyba. Nie widzisz mnie? Mam nadzieję, że mnie nie widzisz. Szybki saving i wchodzę. Tak? Jo, cię kręca, magazyn. Już widzę, jak kokaina z wielkich tych się wysypa. No jak? No zamknij drzwi, żeby mnie nie widzieli. No, elegancko. Kurwa, jak ja bogaty, co? Cynka, miód. No, żeby mogli dać nie do zbierania to, bo to zajmuje 300 lat. Trochę taki, że biały chleb, ale co? Pewnie, że weźmiemy. Trochę tam spajęczyniony, to zależy zepsuty. Czasy ciężkie, to trzeba uważać. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Cyk. Czały, co to za łuk? Łuk związku. No taki średni, ale zawsze to można sprzedać za jakieś golda. Ty kurwa, ja te łuki oddaję na sprzedaż, a ja przecież mogę je tej sprzedać, tak? Z naszej lasy. A czemu tu nie mogę wejść? Drzwi. To ma ewidentne drzwi. O kurwa! Nie pierdol, że te wszystkie drzwi, w której byłem w takiej pozycji, to mogłem po prostu je otwierać jebanym wytrychem. Ja pierdolę, przecież skąd ja miałem to wiedzieć? Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Lewo. Jo, pierdupcam. Te wszystkie drzwi, nie było ich dużo, co prawda. Ale pamiętam sytuacje, w których na banku musieliśmy utknąć, tak? I ja mówię, kurwa, coś zbugowane, się nie da wejść. A tu trzeba było, tylko mam nadzieję, że oni teraz nie... Gdzie mam ostatniego save'a wcześniej? Kurwa, u handlarki. Ten teraz nie nadpisał, oni tak. Znikło nam wszystko z magazynu, wiesz coś o tym? A ja kurwa obłowiony, jak święty Mikołaj z takim tym... workiem. Prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, 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 dobra. O, jakieś tutaj, a to się przydadzą, ooo. No jest to siekiera, rzecz do zjedzenia. Ile ja mam wytrychów w ogóle? Czy mi się zaraz nie skończyły, tak już wolę chociaż sprawdzić na szybko. Gdzie są wytrychy? Gdzieś na dole, nie? Wytrychy. Na szybko. Łe, 35, dobra. Lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo. Wino z północnych krain. Wino Arazola. 55 golda. Dziedzictwo Arazola i kluski z goblinimi jagodami. O kurwa, co to tak dużo? Premia do zręczności 3? No i to jest danie, które ja mogę opierdolić. I to jest konkretnie fajne danie, podoba mi się to. Ciekawe, czy się przepisu mogę nauczyć na to. Pewnie mogę. Ty, i z tego gotujemy z goblinich jakut? Nie, ale czy... Ja pewnie kurwa sprzedałem wszystkie, znając mnie osła jebanego. A nie, mam.
Ty, jakbyśmy się nauczyli przepisu, to jak na moje to jakieś plus 15 zręczności jest, a plus 15 zręczności to już taki łuk wyrwiemy. Jeszcze mamy dużo punktów nauki, to też się trzeba w zręczność. Wszystko idzie w zręczność, jebaną. Chociaż teraz już droga ta zręczność jest. Dlatego, a to mogę otworzyć? Mogę. A witam serdecznie. Dobra, czyli tak, reasumując wszystkie aspekty, dochodzę do konkluzji odnośnie kurwa kradnięcia i nauki kradzenie w sensie innych, bo się nie kradniesz, tylko kradzenie innych. Dochodzę do konkluzji, warto kraść, ewidentnie. Jakbyśmy się tego nie nauczyli, no to nie byłoby fajnie. Ale się nauczyliśmy i jesteśmy w chuj bogaci. Mam broń na sprzedaż. To jest opcja, która mnie interesuje. Łuki. Łuk bukowy. Szowska robota. Czy ja sprzedałem kurwa swój łuk właśnie? No pewnie kurwa, że tak, no. Oczywiście, że tak. Pewnie. Mistrzowska robota. Wiadomo. Ja pierdolę. No dobra. To jeszcze raz trzeba kurwa chcę zrobić łuk. Chyba stać mnie na to. Ile mam punktów tej nauki szybko? Znaczy nie nauki, tylko zręczności. 40. Duż łuki. Aha. No to. Wymagana zręczność 40. Łuk bukowy. Co do tego potrzebuję? Owczą skórę, tak? Myślę, że taką ową owczą skórę będę w stanie zakupić ze 4. Na chuj do łuku bukowego owca skóra? Nie wiem. Się w sumie nie domyślam. Pohandlujmy. Słuchaj, owcą skórę mi sprzedasz fastem. Ty masz tyle tych skór. Ciekawe, że jak ja ci sprzedaję skóry, to ona ma te skóry później w eku. To było zajebiste. Raz, dwa, trzy, cztery. To było fajne. I później mogę od niej odkupić w razie W. Stwórz łuki. Łukowy, cyk. Git. Zakładaj mnie, to bo kurwa. Bez tego łuku to ciężko. Witam serdecznie. Ja mogę sprzedać drugi raz ten sam łuk? To mnie ciekawi, bo ona mówiła, że nie mogę. Sorry. Oka? Nie mogę. Bo rynek tutaj zostanie zalany kurwa łukami. Pokaż też, że w ogóle mogę skóra owcza, to co ty, no ja te rzeczy mogę w chuj powytwarzać i je sprzedać, ja za to w chuj siana dostanę. No nie? No to się opłaca nawet jeżeli ja teraz twierdzę, nawet jeżeli ja od niej kupię jakby te skóry, no to mi się to fest do twarzy opłaca. Skóra dzika, 4, 3 skóry dzika, 5 skór wilka. 3 skóry dzika, 5 skór wilka. 3 skóry dzika, że nie zapomniał. 5 skór wilka. 3 skóry dzika, 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 raz, dwa, trzy. 5 skór wilka, 5 skór wilka. Młody dzik. Młody dzik. Nie no, wilka. Masz wilka? Musisz mieć wilka. Kretoszczur, cieniostwór. Jest. Ile to było? 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 50 golda na to wydam. Mógłbym to zrobić później, ale już mnie to lepiej. I się fest to opłaca. Cyk. I cyk. I sprzedajemy oczywiście. Bo z tego co wiem, chyba że nie sprzedajemy teraz. Łuk kompozytowy. Posiada własnoręcznie wytworzona, ale to daje mi fajną premię do walki z łukiem. Łuk związu. Nie, to łuk kompozytowy to ja bym zostawił. A czerwony łuk to będziemy używać później. No nic, to dobra, to sprzedamy to w każdym razie później. Będzie warto. I tak pewnie chyba dobra inwestycja. Teraz nie sprzedaję. Albo strzelam i sobie zrobię nowy najwyżej. Dobra, strzelam i sobie zrobię nowy. Słuchaj, Frida. Mam normalnie broń na sprzedaż. Robota. Dzięki. Jo, cię kręca, ile pitongu. 1400 golda mamy już? Spoko. Dobra, mamy pogadać z kimś, a to nie wiem, czy to nawet ty nie byłeś.
No nie, chyba nie. Wygląda, jakbyś był lekko napierdolony. Przestań gadać, jak w menu jestem. Te imiona. Armarem. Handlarzem Armarem. No to ty kurwa jesteś. Jest nieźle. Jak załatwisz mi ten kontrakt? Jaki kontrakt? Ta ryba nie śmierdzi, to było to? Armar zaproponował mi rekompensatę dla Rolenza w zamian za namówienie rybaka Liama do współpracy z gildią kupiecką, bo nie wiem, przebyłem na plaży za zrujnowaną wieżą na zachód od miasta. Na plaży za zrujnowaną wieżą? Zrujnowana wieża za zrujnowaną wieżą wschód, czy po lewo bardziej? Bo to tu też jest plaża, tam gdzie spotkaliśmy takiego gościa na samej górze. Ale to nie wiem. Dobra, to nie chce mi się tam biegać. Zostajemy kurwa gościem od gildii kupieckiej. Najwyżej tą misję zrobię później. Nie chce mi się. Kurwa, nie sprzedałem swojego łuku, tak? No. Bo się trochę przeraziłem. Idziemy podpisać papery i gites. To tutaj było? Nie, to nie było tutaj. I zostajemy z gildią i z, nie wiem, co z tym, może jakąś zbroję dostanę fajną. Może jakieś nowe misje, więcej tych misji. Nie chce mi się iść tu, a w razie czego, jakby nie dostać misji, to coś ciekawego mamy? Czyste ulice, straż miejska, Elena wysłała mnie na kolejną walkę. O, no właśnie, możemy zawalczyć. Tylko z tą zbroją, jak sobie nie poradziliśmy, to czemu teraz mielibyśmy sobie poradzić? Słuchaj. A Petra z gildii? Chciała mnie zabić? No możemy przekazać mu tą informację. A chciała mnie zabić? Kim była ta Petra? To ta na dole handlarz? Ja już nie wiem, kurwa. Petra z gildii kupieckiej chciała mnie zabić. A. Petra? Do naszej organizacji nie należy żadna Petra. Albo musiałeś się pomylić, albo ta panienka fałszywie podawała się za kogoś, kim nie jest. Dam znać naszym łowcom, by rozejrzeli się za wszelkimi podszywaczami. Ty, czyli jak ja bym dla niej misję zrobił, to ona i tak by nas do miasta nie wpuściła? Ale szmaciura. Jakim cudem ja tobie nie okradłem jeszcze mieszka? Chyba, że raz na jakiś czas ty uzupełniasz mieszek, bo mówisz: o kurwa, zginął. Ja ci mogę go opierdolić. Cóż, jesteś w miarę rozgarniętym chłopakiem. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z kolejnymi zleceniami. Póki co, witamy na pokładzie. No i wszystko. Od dzisiaj jesteś naszym gońcem. Weź tę zbroję, niech ci służy. Dziękuję. Jeśli potrzebujesz lepszego oręża, udaj się do Ingora. To on zajmuje się naszym sprzętem. A tutaj masz jeszcze listę, u których członków gildii możesz doskonalić swoje umiejętności. Dzięki. Teraz idź do Adelarda. Jest coś, co musicie obgadać. Adelarda. Kojarzę imię. Skończycie, wróć do mnie. Będę miał dla ciebie pierwsze zadanie. Dobra. Robi się. Ło! Spoko. Pewnie jest do pizdy za zbroję, ją sprzedam. No, kurczę, jakby ją ulepszyć? Jakby ją tutaj delikatnie musnąć ulepszeniem? To myślę, że mogłaby być dobra. Tylko pytanie, czy ja tą zbroję mogę ulepszyć. To jest dobre pytanie. To imię ten kojarzę. Powiadasz, że Lorenzo cię przyjął w nasze szeregi. I szukać go nie będę musiał. Co to za zebranie? Widzisz, sprawa ma się tak, że w dokumentach możesz sobie widnieć jako członek gildii. Ale to nie znaczy, że jesteś jednym z nas. O. Jak to? Tak to. Jako dowódca najemników Araxos mam wyłączne prawo decydować, kto będzie moim podwładnym. Myślę, że prawdziwe namaszczenie na członka Araxos wystarczy. Chciałem powiedzieć, zajmijcie się tym. Chciałem powiedzieć, że będzie chrzest że będzie chrzest przeprowadzany. Od początku tak myślałem. I co? Zimno? Trochę. W takim razie przydać się coś na rozgrzewkę. Bierz. To na pewno dobry pomysł. Absolutnie. Nic tam mi zimno nie jest, chłopie. A w ogóle zimne prysznice biorę codziennie. Chłopcy, udzielcie mu jakiegoś wsparcia. Widzisz, jak skurwesyn.
A z 3 minuty zawsze. Pierwszy szok, a później jakoś leci. No to takie typowe ziomki, co ci kibicują, jak robić coś głupiego. Bogowie, co to jest? Do żady, lecisz. Widzę, że został jeszcze ci tam łyczek. Dawaj, nie ociągaj się. Dobra, nie ma więcej. W takim razie wasza kolej, panowie. O, inicjacja nie jest taka najgorsza. A, prawdziwy napój bogów. Dobra, młody. Chrzest wody. Może jeszcze jakiś? Chrzest wody? Co żeście wymyślili? Prawda? Po latach zawsze wspomina się go ze łzą w oku. Jak tam? Picie już działa? Ale fontanny? Nie, ani trochę. Ani trochę. Tak, widzę. Myślę, że przyszła pora na oczyszczenie dróg oddechowych. O masz, kurwa. Się. Ej, a to też jakiś test, tak? Nie test. My tu nie testujemy. Chrzest. Chyży esy ty. Chrzest ognia. Powtórz. Chrzest ognia. Dobrze, dobrze. No, próbuj. Dobra, jakbym takie chrzesty były, kurwa. Ale dziś palimy zajebiście. Nie jaram slugę jak slugę, tylko pomiędzy paluchami i ściągasz. Tak się też da jarać, to jest dziwne. Ale da się. Ciekawe doświadczenie. Jakby sługa sam wkładacie tutaj. Jeszcze nie jesteś jednym z nas. O! O, nie no. Patrzcie, sługa sam wkładacie tutaj. Ale nie palicie bezpośrednio ze sługę, tylko robicie taki dymek. Zatykacie i robicie. Taka technika jarańska. Dlaczego? Dlaczego? Nie złożyłeś jeszcze uroczystej przysięgi. No dobra. Przysięgę? Przecież my nie I co? Przecież też mundury nosimy. Ja nic na sobie nie mam. Ale zaraz będziesz miał. Nie gadaj głupot, tylko powtarzaj za mną. Ja, Marvin, przybyły z jakiegoś dalekiego zadupia, bliżej nieznany komukolwiek. Ja, Marvin, przybyły z dalekiego zadupa. Ja, Marvin, bliżej nieznany komukolwiek. Przybyły z jakiegoś dalekiego zadupia, bliżej nieznany komukolwiek. Przysięgam przepijać swoją wypłatę z towarzyszami broni przy każdej możliwej okazji. Przysięgam przepijać swoją wypłatę z towarzyszami. Nie no. Przysięgam przepijać swoją wypłatę z towarzyszami broni przy każdej możliwej okazji. I będę stawał za nimi murem, choćby mnie chmara orków goniła. Podoba mi się to, to jest takie, kurwa, takie, nie wiem, no fajne, ciężko mi to określić. I będę stawał za nimi, jeśli mnie chmara orków goniła. No to i będę stawał za nimi murem. I będę stawał za nimi murem, choćby mnie chmara orków goniła. Świetnie. I to mi się podoba. Powiedzmy, że przysięga poszła ci całkiem nieźle. Oby z prawdziwą pracą szło ci jeszcze lepiej. Niestety, nie ma na to szans. Jeśli będziesz się trzymał tylko wyznaczników opisanych ci przez Lorenzo. Zebrało się tu kilku gońców. Zapytaj ich, jak faktycznie wygląda ta praca. Podoba mi się to. Się robi. Zresztą nienawidzę inicjacji. Szczególnie w jakichś, nie wiem, szkołach teraz, nie wiem. Podobno masz mi coś powiedzieć o pracy. Teraz tak jest, czegoś nie ma, ale jak... Bardzo chętnie to zrobię, ale najpierw powiedz, jak ci się podobał chrzest? Zimny... A zazwyczaj są do pizdy te inicjacje. W głowie kręci. Ale to nawet fajna, no. Większość tak reaguje. Przyjacielska taka bardzo. Po czasie bardzo miło się to wspomina. W przeciwieństwie do dennej i nudnej przysięgi strażników, wierz mi. Mam nadzieję. Co powiem wiedzieć jako goniec? Słuchaj, nie będę zanudzał gadką, jaką pewnie uraczył cię Lorenzo. Jego słowa muszą brzmieć ładnie, oficjalnie i tak dalej. W końcu to urzędas. Powiem ci, jaka jest najważniejsza zasada. Każdemu w gildii okazujesz należyty szacunek. Czy to dowódca, czy kupiec, czy inny najemnik. Wszystkich szanujesz tak samo. Wiadomo, zależnie od pozycji w hierarchii, do każdego odzywasz się inaczej. Jednych musisz słuchać, z innymi możesz dyskutować i tak dalej. Grunt, żebyś pamiętał jedno.
Mimo, że spaja nas miłość do złota, to jesteśmy rodziną. Bardzo dużą. Taką, w której nie znasz większości kuzynów i wujków. Zdrada będzie karana gorzej od dezercji w wojsku. Mam nadzieję, że wyrażam się dostatecznie jasno. Jak słońce. Co mi powiesz o pracy gońca? Całkiem sporo, ale najpierw przyznaj. Miło być w organizacji, gdzie na samym wstępie dają ci... No właśnie, chciałem to powiedzieć, kurwa. Teraz fajnie, zobaczymy, co będzie rano. Nie bój się, po gildyjnym samogonie nie ma kasa. To najlepsza, kurwa, inicjacja na świecie. Tak mocny, że przed realnym wytrzeźwieniem zdążysz się napić czegoś ponownie. Dobrze, ale do rzeczy. Nie jesteś zbrojnym ramieniem gildii. Należysz do najemników, ale jako goniec nie jesteś przeznaczony do walki i zadań ochronnych. Możesz przyjmować takie zlecenia, ale robisz to na własną odpowiedzialność. Nie możesz mieć pretensji do nikogo, jeśli porwiesz się na grupę bandziorów i dostaniesz manto. Dzięki. Zapamiętam. Oby. Dowiem się czegoś od ciebie o pracy gońca? Pewnie. Swojemu zawsze chętnie pomogę. Całkiem sprawnie sobie poradziłeś z naszym samogonikiem, muszę przyznać. Lepiej niż ja, a sam od lat zajmuję się pędzeniem. Oczywiście tylko na własny użytek. Więc? Aha, że sprawnie wyjebaliśmy wódę w skrócie. Obowiązki. Z pokorą. Niektórych denerwuje latanie od miasta do winnicy po drodze, zahaczając o farmę Bermara, ale taki jest los każdego nowego. Czym mniej będziesz narzekał... Ja muszę uważać na to, jak klikam to wyciszenie, żeby mi się na pewno, kurwa, odciszył. Lepszy sprzęt, ciekawsze zlecenia i większą... Mam nadzieję, że nie byłem wyciszony, bo się chyba, kurwa, nie latać magik. Z byle czym do dowódców. Wielu najemników wyższych rangą będzie się z ciebie śmiało. To jest zajebista, to miksa jest. Złożenie skargi w tej sprawie przyniesie ci wiele więcej szkody niż pożytku. Rozumiem. Znaczy... chyba. Nawet jeśli tak nie jest, to w praktyce wszystko sobie przyswoisz. Nie bój nic. Dobra, mam nadzieję, że tylko mój Sylwester będzie tak wyglądał, jak ta inicjacja i wszystko jest, kurwa, gutes. Najlepiej w jakimś gutes? Chciałem powiedzieć gites i Gucci. Idealne wysoko gutes. To będą nasze sypialnie. Znajdź sobie wolne łóżko. I miłych snów. Dobrze, się robi. Ale cię wzięło. Normalnie to bym ci kazał z samego rana udać się do Lorenzo po pierwsze zlecenie, ale pewnie nie będziesz wtedy tego pamiętał. Spokojnie. Ktoś na pewno będzie w pobliżu, żeby przekazać ci wszystko, co potrzebne. O! Zgon został zaliczony, tak zwany. O! Jesteśmy w łożu, w łóżku. Nowy wpis. No dalej... dalej udamy się, myślę, w następnym odcinku, żeby już nie przedłużać bez 52 minuty. Ogarniemy sobie to jutro. Zostawcie lajka, podnieście na Twitcha, zobaczcie tego rewinda. No i wszystko, widzowie. Widzimy się jutro, ja się cieszę, że żyję, więc jest GigaCox. Pozdrawiam serdecznie. Do jutra, widzowie. Mam nadzieję, że przynajmniej do jutra przeżyję i wrzucę odcinek. Do widza. No i ta myszka, co mi ucieka. Dobra, mam. Nara, widzowie. Łukie to, kurwa.